No dobra, wracamy do Injustice 2. Jeszcze mam trochę energii. Operacja mi się skończyła. Pani level sobie wbiła. Tak, tylko to może szala ciebie potrzebuje. Wypnął. Też nie. 200. Ostatnio graliśmy sobie na Heroic całą pierwszą zakładkę. Na normalu już kiedyś tam też ograłem to. I tak samo tutaj, na normalu już to mam kiedyś, od kiedyś ograne. Ale na Heroic nie mam. Polecimy. Która dorzuca. Mam przewagę mocy, ale to dzięki temu Batmanowi. To jest fioletowa karta. On sam w sobie ma 340 siły. 34 tysiące siły, przepraszam. Tu jest 10. No i to jest 6. Czyli łącznie 64 prawie. Więc można lecieć sobie na spokojnie z wolkami. Bez stresu. There's no place to hide. Powinno sobie nadrobić. Ale moc już jest coraz większa. Mam 17 tysięcy. Srebrnymi kartami by był problem przecież. Puszczę blok, nie? Nieładnie.
own good. No i mamy bossa kolejnego. Feels good to be green. There's no place to hide. Oczywiście na trzy gwiazdki. Kolejny boss to kotka. I weszło. Batman. Ja nie skopał też. Zresztą pomocy ekipy widać. Co walkę, to praktycznie skok jest w mocy. 66 miałem przed chwilą tysięcy, teraz mam 68. Tak gdzieś do 20 levelu. Nie szybko szło. Później zwolni. Potem do Harlemskiego. Szkoda, że nie można obejrzeć. Można? Czy nie można? Nie.
Fajny owoc. Tak częściowo współczesna Harlemski, a częściowo klasyczna. Energia mi się kończy już pomału. Więc tych wieży nie zrobię za dużo już. Jakie okularki proszę. Okej, okay, fajnie. Level profilu mi wskoczył. Dostałem trochę energii. Kocur pokonał kotkę. Dobra, lecimy, aż mi się energia wyzeruje. Tak, wszyscy wiemy, kim jesteś, pani Batman. Jeśli chciałbym na przykład srebrne karty odblokować tutaj, to wystarczy właśnie bossa powtarzać. Tylko problem jest w tym, że tam ilości tych punktów później, tych kart są z kosmosu. No, złota karta potrzebuje 200 kart. Więc pojedynczo zbierać karty to jest masakra. To 180 pewnie z jakiegoś eventu albo skądś. Tak samo jak tego Batmana pewnie z eventu. Ale zbierać tak na bossie to masakra.
70 tysięcy energii już mam, mocy drużyny. No, wszystkim levele wpadły. To teraz też będzie skok mocy teraz. Ale jeszcze nie zawalczę. Ha, już nie mam energii. Czyli tylko za diamenty można energię. Nie ma żadnych paczek z energią, które się zdobywa w trakcie gry. Okej. Jeszcze zobaczymy, co tu doszło. Ekwipunku trochę zdobyłem. Do czwartego levelu aż. Ona już ma 8000. To jest różnica. Tutaj mamy 23 level i pełny inwentarz. Praktycznie pełny. Brakuje jednej rzeczy. A jest tylko 7000. A to jest 8000. Pusty inwentarz. I do tego dopiero 17. No to jest różnica między złotą a srebrną kartą, na pewno. Tu też jest pusty inwentarz. Dobra, tutaj jeszcze coś. O, maska na czwartym levelu, fajnie. Flash. The Flash. The Flash. To nie zbój. Nie, nie wiem. Co? Właśnie, a jak ona się nazywa? Cheetah. Cheetah. Czyli... Czy się nie pomyliłem, czytając. Gorilla Grodd. Dobra. Raven. Jest Black Adam. W wersji filmowej. Deathstroke. Kurczę, tych postaci w ogóle nie kojarzę, nie znam. Mr. Freeze. Szkoda, że to nie Arnold Schwarzenegger. A to kto to jest? Wonder Woman. Znaczy się wiem, że to Wonder Woman, ale... Co to za strój w ogóle? A no tam jakieś... coś było ze skrzydłami. Superman.
Harley Quinn. No, filmowa. Fajny ten design był. Taki normalny. Co tu jeszcze mamy? Superman. Superman. Sadzam też filmowy? Mhm. Aquaman? Aquaman. Też filmowy. O, a ten? Black Manta. Też, no, też filmowy. W grze... Arkham Origin chyba był. Trochę inaczej wyglądał. Supergirl. Co to jest za strój? Tragedia. Gdzie ma pelerynę? Catwoman. Mangowa? Czemu nie? Ostatni śmiech Jokera. The Joker. Nie. Poison Ivy. W Arkham właśnie fajnie wygląda, bo praktycznie cały jej strój składa się z jakichś oplatających ją roślin, czyli praktycznie same majtki, ale żeby nie było, to nosi taką koszulę fajną i to spoko wygląda. Vixen nie kojarzę, nie znam. O, tu jakiegoś Supermana na początek. No nie no, trochę ponad połowę dopiero. Jeszcze dużo brakuje. O nie, Harley Quinn, ale jeszcze różowa, ale bez sensu. Tragedia. Jest Supergirl w zwykłym stroju. No, też była w filmie była i tylko raz krzyknęła przez cały film, więc średnio. Aquaman. Filmowy? Filmowy. I jeszcze w tym pancerzu królewskim. Fajnie. I Wonder Woman też filmowa, tak? Mhm. Też spoko. Że Gold przede wszystkim. Bo da się ją zdobyć. Supergirl. Batman. Ale bez sensu. Wonder Woman. Kolejna? Co to za kolory w ogóle? Classic Batman. Batman. Ojoj. Fajne. No i Superman też klasyczny. Superman. Classic Wonder Woman.
serio? Mają spodenki? Harley Quinn. Nie. Wersja anime. Nie podoba mi się. Batwoman. Co to jest? Aquaman. Chyba już. To jakiś srebrny Joker. Nie? Wonder Woman. Też twarz chyba ma wzorowana na tą, na tej aktorze, a aktorce z filmu. Chyba, że każdy, kto ma tak spięte włosy, wygląda tak samo. Też możliwe. Superman. To jest Aquaman komiksowy, tak? Mhm. I tu Catwoman, którą mogę sobie odblokować. No, 4 na 10. No dobra. Jest tych kart trochę do zbierania. Jest co zbierać. Jeszcze tu sobie odbiorę. ...68 energii, czyli co? Level wpada 1 punkcik energii. Czyli im dłużej się gra, tym dłuższe sesje można też robić. To też jest spoko. No dobra. To sobie przyjrzeliśmy postacie. Ograliśmy dwie wieże. Niecałe. Ale na półtora wieży. I wrócimy, jak tylko energia mi się odnowi. Czyli już pewnie nie dziś. Ale taką, jeden odcinek dziennie można sobie nagrać.